Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy kolejny vlog. Słuchajcie, ja się ubieram, bo jestem przebrana na sportowo, ale dopiero za chwilkę będę robić trening z racji, że najpierw muszę skończyć montować filmik. Aha, fajnie, że słuchawki założyłam źle. Nie szkodzi. Za chwilę będę robić trening, bo montuję teraz filmik. I co, słuchajcie, i zaczynamy kolejnego vloga. No, a więc co, ja właśnie skończyłam montować filmik, teraz zaraz będę wysyłać miniaturkę. I słuchajcie, w tym vlogu nie wiem, czy się coś będzie działo, ale tak jak mówiłam, teraz większość filmów to będą vlogi. I słuchajcie, jest kilka rzeczy, które muszę zrobić. Po pierwsze, zamawiam statyw, taki, raczej taki po prostu do trzymania, bo wiecie, ja cały czas jak nagrywam, to trzymam po prostu aparat ręką. I miałam jakiś taki statywik, ale on mi się strasznie szybko rozwalił. Był taki troszeczkę tandetny, ja go tak zamówiłam, tylko tak wiecie, tak na hop-siup. A druga rzecz, którą muszę zamówić, to mikrofon. Jezu, ile ja dostaję komentarzy pod waszymi pod moimi filmikami, że mam do dupy dźwięk. I słuchajcie, wypatrzyłam sobie na RTV AGD. Proszę bardzo, taki statywik, to jest właśnie coś takiego, on też jest dość tani. I słuchajcie, nie wiem, czy on mi się nie rozwali tak szybko, muszę przeczytać o nim opinię, mam nadzieję, że tu są jakieś, a jak nie, to wejdę sobie zaraz, no zobaczymy. A słuchajcie, jeśli chodzi o mikrofon, to znalazłam taki. No i co, zaraz też będę robić trening, także dzisiaj będzie taki luźny, luźny vlog, nie mam w planach jakoś się spinać, czy coś, że coś mi nie będzie wychodzić, czy coś w stylu, bo te vlogi mają być właśnie takie luźne. No więc co, ja szybko kończę robić film. I słuchajcie, widzimy się za chwilę, także... Hejka moi drodzy, w ostatnim vlogu był prezent urodzinowy dla mojego taty i taka impreza niespodzianka. Jestem w małym gronie, bo wiadomo, w tego stracie mamy. Śpimy, mamy 3 czerwca. 3 czerwca. Ja właśnie robię mamie prezent. Proszę bardzo. Tutaj mamy sok świeżo wyciskany. Tutaj będzie chlebek. Tutaj robię pancake'i. I do tego są takie szaszłyki z owoców. I proszę bardzo, tutaj mam paprykę i będę wbijać w to jajko. A tata pojechał dla mamy po róże. A tutaj w tym czasie mama się nie spodziewa, że będzie to. Napis Happy Birthday. To jeszcze zostało z urodzin mojego taty, bo było ładne, więc nie ściągaliśmy. A tutaj tort dla mojej mamy. Hejka, moi drodzy, mamy drugi dzień. Ja właśnie skończyłam jeść śniadanie. I wczoraj się nie odzywałam, bo w sumie już tak było dość późno, jak jeszcze oglądałam sobie serię, jeszcze grałam sobie z Martyną i tam ze znajomymi, więc trochę czasu zeszło i ja w sumie nic ciekawszego nie robiłam, dlatego się nie odzywałam. I co? I ja mam godzinę 11:30. Ja właśnie w tym momencie wychodzę. Pokażę wam jeszcze, co jestem ubrana. No więc mam na sobie taką zwykłą fioletową bluzę z Adidasa, do tego czarne spodnie z Teliwelli, pasek z Hemu, torebkę z Victoria's Secret, kolczyki z Hemu i oczywiście maseczkę, must have. I to co robię, to jadę na paznokcie, bo już mam odrosty i w sumie fajnie, Boże, wiecie, że paznokcie to jest jedyna rzecz, po którą ja jadę do Wrocławia, bo ja ogólnie mieszkam na obrzeżach Wrocławia i jakoś tak często teraz tam nie jeżdżę, bo przez tą całą epidemię i w ogóle to może byłam z 2-3 razy na zakupach albo coś w tym stylu. No a tak to praktycznie w ogóle nie jeżdżę, a i normalnie w ciągu roku szkolnego jestem tam codziennie, bo tam chodzę do szkoły. No także fajnie chociaż sobie na paznokcie pojechać albo coś w tym stylu, już powoli wszystko wraca do normy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Co prawda wakacje już raczej się nie odbędą moje, jeszcze nie wiadomo. Jeszcze zostały mi chyba jakieś 2 tygodnie albo tydzień do odwołania ich, bo trzeba miesiąc przed wpłacić, wiecie, już pełną sumę, nie tylko zaliczkę. Dlatego czekam i zobaczę, co z tym dalej będzie. No i co, a ja teraz się zmywam, bo w sumie mam na 12:30, aczkolwiek już się zaczęły korki. Moja mama jeszcze się tam spieszy, bo ma jedną sprawę do załatwienia, więc musimy wyjść troszkę wcześniej. A więc co, zabieram was ze sobą. Hejka, moi drodzy, wróciłam właśnie do domu i już wam pokazuję paznokcie. I powiem wam, że już nie wiem, który raz, ale jestem zadowolona jak zwykle, proszę bardzo, paznokcie są prześliczne, są takie, to jest po prostu sztuka na paznokciach dosłownie. Te dwa są całe fioletowe, ten jest pół na pół, a te dwa są białe, no i tutaj mamy właśnie takie rysuneczki, tak wygląda prawa, tak wygląda lewa.
no śliczne są. Powiem wam, że ja już bardzo dużo wam razy polecałam studio Ola we Wrocławiu, bo naprawdę są cudowne, paznokcie robią przepiękne, wytrzymałe. Naprawdę jestem wielokrotnie już zadowolona i dzisiaj również, także polecam wam jeszcze raz. No i co, byłam też na szybkich zakupach, moja mama musiała wystąpić do Magnolii i oczywiście ja też sobie coś kupiłam, sobie butki. Butki, które już podobały mi się od dość dawna. Są to buty z Nike, już wam pokazuję jakie. I to są, słuchajcie, Air Max 720, chyba jakoś tak. Kosztowały mnie 579 zł, czyli 580. I słuchajcie, te buty widziałam na Zalando, tylko one na Zalando kosztowały 800. A tutaj w sklepie kosztowały 580, także wydaje mi się, że się opłacało i są prześliczne. Na nodze wyglądają jeszcze ładniej, mega mi się podobają, serio. No w ogóle muszę posprzątać u siebie w butach i za niedługo będę też sprzedawać na Vinted, bo mam dużo za małych butów i tak naprawdę chodzę tylko chyba w trzech parach. Jeszcze byłam w Berszce, wstąpiłam do niej i znalazłam bardzo ładne spodnie. Proszę bardzo, to są takie joggery fioletowe, ja teraz mam obsesję na punkcie tego koloru i tutaj jest łańcuch, leżą perfekcyjnie. Jest to rozmiar 34, ale mierzyłam też 36 i 32 i słuchajcie, w 32 się nie wcisnęłam, a 36 był idealny, ale wzięłam 34, bo ja wolę, mimo to, że to są joggery, to wolę jej tak obcisłe bardziej, tak wiem, jestem dziwna, no ale tak. No i kupiłam też sukieneczkę, taką inną, ja nigdy nie nosiłam takich sukienek, ale bardzo mi się podoba. Patrzcie, jest ona taka, czekajcie, odsunę to, jest ona w takim cielistym kolorze i tutaj na środku ma takie kółeczko, wygląda przepięknie, serio, jest śliczna. No, także to są wszystkie rzeczy i jeszcze ostatnia chyba, tak, ostatnia rzecz to jest, aha nie, jeszcze przedostatnia, to jest czekolada, moja ulubiona studencka z maliną i morelą, to jest najlepsza czekolada ever, serio, nie ma lepszej. I jeszcze ostatnia rzecz, zapomniałam w sumie, że to kupiłam, to są okulary. Serio, zapomniałam. Właśnie miałam, zobaczcie jak one wyglądają. To są te kolejne takie okulary, o których wam mówiłam, że je uwielbiam ostatnio. Co sądzicie? W ogóle mam tu naklejkę, zaraz ją zdejmiemy, ale są genialne, serio. No i to w sumie tyle, co już tutaj nakupowałam. Najbardziej oczywiście jestem zadowolona z tych butków, które zostały kupione za moje własne pieniądze, które sama zarobiłam. Także z tego jeszcze jeszcze bardziej zadowolona. No są przepiękne po prostu. Przepiękne. Moi drodzy, a więc mamy godzinę 12:44, odkąd ja się do was odzywam, czyli chyba wtedy, co pokazywałam wam rzeczy, to później sprzątałam w pokoju, bo odkurzałam, ścierałam kurze i też sprzątałam tak porządnie klatkę Aro, bo wiecie, ja na co dzień, co drugi dzień sprzątam mu tylko kowetę, a dzisiaj tak ją porządnie całą wyczyściłam klatkę, także jest git, jest czyściutka, a ja słuchajcie, teraz zaraz będę szła spać. Bo później jeszcze po tym sprzątaniu sobie siedziałam, oglądałam YouTube'a i potem poszłam robić trening. I dzisiaj robiłam mega długi trening, z racji, że chyba półtorej godziny on trwał. Z racji, że robiłam trening sobie na pośladki, na tyłek. No i na rurce ćwiczyłam od mega dawna. Powiem wam, że ostatnio jak byłam na rurce, czyli wczoraj, to straciłam mega motywację, bo nie mogłam się w ogóle utrzymać. W ogóle totalnie mi nie szło. W ogóle nie miałam siły, no ale dzisiaj drugi dzień ćwiczeń i już było o niebo lepiej, o wiele więcej siły miałam, a Aro kopię w panele, o wiele więcej siły miałam. No i co, a teraz już lecę spać, później się wykąpałam, jak widać umyłam głowę. No i oglądałam sobie przed chwilą 13 powodów, bo dzisiaj wyszedł nowy sezon. Powiem wam, że jak ja kiedyś nie oglądałam w ogóle kilku seriali na raz, to teraz zaczęłam sobie od początku The 100 i tam coś tam sobie, wiecie, tak delikatnie ciumkam. No ale nie oglądam, oglądam równocześnie Kalifat, ale to jest taki dość ciężki serial, dlatego oglądam go tak, które... Dość powoli, ale bardzo polecam. Oglądam też równocześnie Prison Break'a, jestem już na trzecim sezonie. No i teraz jeszcze trzeci sezon sobie powtarzam 13 powodów i wchodzą te seriale do oglądania, a ja praktycznie ich nie oglądam. Ja cały czas oglądam YouTube'a, jakieś stare odcinki, które już po prostu znam na pamięć, jeśli chodzi o YouTube'a, a zamiast oglądać sobie seriale, nie wiem, co jest ze mną nie tak, no ale cóż. Jutro sobie trochę pomylam, bo jutro sobie siedzę w domu i na jutro nie mam jakichś większych planów, poza tym, że mam o 15 hiszpański, a tak to no to będę właśnie sobie oglądać seriale. Teraz są maturki, zaczęły się od dzisiaj, także pamiętajcie wszyscy maturzyści, już to widzicie ten vlog po maturach, bo on pewnie gdzieś będzie w piątek albo coś w tym stylu, ale trzymałam za was kciuki.
Także cieszę się, było wesele dzisiaj na polskim, zobaczymy jak jutro będzie z matmą. No i później angielski i rozszerzenia, no zobaczymy, zobaczymy. Ale ogólnie to ja nie wiem jak ja przeżyję tę maturę, bo ja się mega stresowałam egzaminami gimnazjalnymi, co według mnie było dość niewarte. Ale no zobaczymy jak to będzie z maturą, ja coś tak czuję, że to będzie jakiś dramat. I co, i myślę, że widzimy się jutro, także see you rano. Hejka moi drodzy, witam wszystkich, mamy dzisiaj trzeci dzień vloga, wtorek, godzinę 12:40. Ja dzisiaj wstałam o 10:40, czyli jakąś godzinkę temu. Wstałam, wyszykowałam się, zjadłam z moją mamą śniadanie i teraz sobie siedzę. No i dzisiaj jest drugi dzień matur, więc w sumie nie mam żadnych lekcji, jedynie hiszpański o godzinie 15:00, więc jeszcze trochę do tego czasu jest. No i póki co nie mam żadnych jakichś większych planów, chyba sobie pogram w Simsy, bo powiem wam, że oglądałam coś tam jakiegoś TikToka i ktoś tam pokazywał coś w Simsach i tak się stęskniłam za tą grą. A to jest gra w sumie mojego takiego dzieciństwa, jak byłam mała, to zawsze grałam w Minecrafta i w Simsy, jeśli chodzi o komputer. No to właśnie zagrałam w Simsy, a z racji, że ja mam Simsy i mam nawet kilka dodatków, bo jak kiedyś byłam taką, wiecie, gamerką, to sobie pogram, bo naprawdę stęskniłam się. Kiedyś pamiętam, że 5 godzin pobierałam mody, później 5 godzin tworzyłam rodzinę, potem 5 godzin tworzyłam dom i potem już mi się grać nie chciało i przestawałam grać przez 2 tygodnie i później wszystko od początku. Także tak to u mnie zawsze wyglądało, ale teraz akurat mam ochotę po prostu sobie pograć. Na dzisiaj właśnie, tak jak mówiłam, nie mam większych planów. Chciałabym może później wyjść, pojeździć na deskorolce, bo strasznie się stęskniłam za jazdą na desce, a ostatnio była pogoda tak beznadziejna, bo ostatnio pogoda, że hit. Na pewno też pójdę dzisiaj poćwiczyć, bo ta rurka mnie zmotywowała strasznie do ćwiczenia, także na pewno pójdę. No i co, na razie się pobiera aktualizacja, pisze, że jeszcze się będzie, jest napisane, że będzie się jeszcze pobierać 6 minut. Także I hope, że tylko tyle. No i co? Widzimy się później. Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wyglądam jak wyglądam, ponieważ właśnie wyszłam spod prysznica. Słuchajcie, mamy kolejny dzień. Ja dzisiaj się do was w ogóle nie odzywałam. Zapomniałam w ogóle, że mam tego vloga do nagrywania. A przypomniało mi się teraz, bo czas zmontować filmik na jutro, bo jutro już mamy piątek, czyli filmik. I słuchajcie, ja tego vloga na dzisiaj kończę, z racji, że tak jak mówiłam, stawiam go jutro na kanał. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj się u mnie działo, to w sumie nic wielkiego, z racji, że byłam na początku rano, coś tam sprzątałam, coś tam w pokoju ogarniałam, też długo sobie siedziałam, oglądałam jakiegoś YouTube'a, jakieś seriale, coś w tym stylu. Potem o 17:00 z Martyną, Martynę wyciągnęłam na dwór i sobie poszłyśmy i w sumie wróciłam o 21:00. No i potem jak wróciłam, to poszłam zrobić trening i dzisiaj mi się tak dobrze ćwiczyło. Po prostu jeszcze dzisiaj w ogóle wbiliśmy 90 000 i na Instagramie już wam dziękowałam, ale podziękuję również tutaj. Słuchajcie, została nam ostatnia prosta do 100 000, mam nadzieję, że wbijemy to jak najszybciej. Fajnie, że jest was już ze mną aż tak dużo. Jeszcze wszystkich nie ma na moim Instagramie, także zapraszam was tam również, bo tam też się bardzo często udzielam, także zapraszam, tutaj macie moją nazwę użytkownika. No i co? I dziękuję wam za te 90 000 bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Kończymy na dzisiaj tego vloga. Widzimy się już w poniedziałek na kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!